tym roku Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przywitała rekordową ilość stażystów. Młodzi lekarze i lekarze-dentyści właśnie odebrali dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu. Dziewięćdziesięciu trzech stażystów można z pewnością uznać za piękny wynik. Czy możemy zatem stwierdzić, że to zainteresowanie medycyną w Polsce nie słabnie? Medycyna zawsze miała wzięcie i absolwenci szkół średnich zawsze musieli mieć najwyższy wynik, żeby w ogóle się dostać i studiować medycynę. Innym problemem jest to, jaką później oni wybierają lokalizację dla siebie na dalszy rozwój zawodowy. W tym roku faktycznie przyjmujemy bardzo dużą grupę stażystów, 93 osoby, 93 lekarzy, dentystów. To jest dla nas taka naprawdę krzepiąca liczba. Zwykle w poprzednich latach tych stażystów mieliśmy mniej. Różne były lata, między 60 a 80 osób, także ten tegoroczny wynik jest dla nas taki bardzo budujący, bo mamy od lat problem z niedoborem, z brakami lekarzy. Mamy nadzieję, że po tym stażu podyplomowym zakochają się w naszym regionie i zostaną tutaj na długo, na zawsze. Jak pani wspomniała, studia medyczne są bardzo wymagające, ale przed tymi młodymi ludźmi kolejne wyzwania związane ze stażem. Jakie wyzwania właściwie ich czekają? Studia są faktycznie i żeby się dostać, to jest ciężko, jest wyzwanie, i żeby je ukończyć, to kolejne wyzwanie, a to jest dopiero początek drogi, ponieważ lekarze muszą się uczyć, kształcić ustawicznie całe życie, i kształcenie ustawiczne, i specjalizacje, i rozwój naukowy, także że tutaj tych wyzwań im nie zabraknie, ale to wszystko jest do pokonania, są to osoby ambitne i na pewno dadzą radę. Cały program stażu jest oczywiście rozpisany w postaci aktu prawnego, jest to rozporządzenie opisujące poszczególne działy, które należy zrealizować, są do spełnienia, i w tym programie również jest część, w skrócie powiedzmy, taka administracyjna, prawne szkolenia dotyczące prawa w medycynie, i tą część organizuje dla nich izba. Jakie życzenia powinniśmy złożyć tym osobom, które zaczynają staż, czego powinniśmy im życzyć na nadchodzące, też z pewnością dość trudne miesiące? Radości, radości z ukończenia studiów, radości z tego, że wkraczają w ten zawód, zadowolenia, satysfakcji, spełnienia, po prostu, no i też zdrowia, jak dla wszystkich. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv